odzyskaniu niepodległości Stany Zjednoczone rozpoczęły dynamiczną ekspansję na kontynencie. Drogą podboju lub kupna ziem należących do sąsiadów i Indian weszły w posiadanie centralnej i zachodniej części kontynentu. Ostatnim nabytkiem był zakup w 1867 roku Alaski od Rosji. Rozwojowi terytorialnemu towarzyszył również gwałtowny rozwój ekonomiczny, zwłaszcza północnych Stanów. Oba te czynniki wraz z naturalnym przyrostem spowodowały duży wzrost liczby ludności. Większość nowych mieszkańców stanowiła ludność napływowa z Europy oraz z innych kontynentów. Przyciągała ich do Ameryki możliwość otrzymania za darmo ziem na rozległych obszarach zachodu oraz możliwość pracy w powstających zakładach przemysłowych. Mimo tego, że nowo przybyli reprezentowali różne kultury i języki, udało się w Stanach wytworzyć wielokulturowe społeczeństwo amerykańskie. Jedną z konsekwencji rozwoju terytorialnego Stanów Zjednoczonych była właściwie całkowita zagłada rdzennej ludności indiańskiej. Zdecydowana przewaga technologiczna oraz bezwzględność zdobywców doprowadziła do eksterminacji Indian, którzy ginęli wymordowani lub zmarli na skutek głodu i chorób. Ich resztki wysiedlono do rezerwatów, czyli autonomicznych terytoriów przeznaczonych dla Indian. W połowie XIX wieku Stany Zjednoczone należały do najszybciej rozwijających się państw na świecie. Jednak rozwój ten nie był równomierny. Północ kraju dysponowała rozwiniętym przemysłem wydobywczym, metalurgicznym i włókienniczym. Istniała tam rozwinięta sieć kolejowa, a obszar był gęsto zaludniony i dysponował dużymi zasobami naturalnymi. Na południu kraju dominowało rolnictwo skoncentrowane we wielkich plantacjach produkujących bawełnę, kukurydzę, tytoń oraz trzcinę cukrową. Najważniejszą różnicą pomiędzy obydwoma częściami kraju była jednak kwestia podejścia do niewolnictwa. Na południowych plantacjach niewolnicy stanowili podstawową siłę roboczą. Na północy bardziej otwarte i tolerancyjne społeczeństwo było za zniesieniem niewolnictwa. Ostatecznie postanowiono, że każdy ze stanów samodzielnie podejmie decyzję co do kwestii stosowania niewolnictwa. Stany północne je zniosły, a południowe je zachowały. Z czasem jednak ruch zwolenników zniesienia niewolnictwa, zwany abolicjonizmem, zaczął nabierać na sile i spór o podłożu społecznym zaczął zamieniać się w spór polityczny. W wyborach prezydenckich 1860 roku zwycięstwo odniósł Abraham Lincoln. Opowiadał się on między innymi za zwiększeniem roli władzy centralnej oraz całkowitym zniesieniem niewolnictwa. Tego wyboru nie zaakceptowały Stany Południowe, które zdecydowały się dokonać secesji, czyli wystąpić ze Stanów Zjednoczonych. W grudniu 1860 roku wystąpiła z Federacji Karolina Południowa, a wkrótce za nią 10 kolejnych stanów. W lutym 1861 roku utworzyły one skonfederowane Stany Ameryki, określane mianem Konfederacji. Nowe państwo przyjęło własną konstytucję oraz dokonało wyboru własnego prezydenta. Od momentu secesji Stany Północne zaczęto określać mianem Unii. W kwietniu 1861 roku Konfederaci zaatakowali należący do Unii Fort Sumter. Był to początek wojny secesyjnej. W pierwszym okresie walk przewaga była po stronie Konfederatów. Zadecydowało o tym lepsze wyszkolenie oraz błyskotliwe dowodzenie generała Roberta Lee. Trudność położenia Konfederacji polegała na tym, że w wyniku secesji większość floty pozostała pod kontrolą Unii, przez co mogła ona rozpocząć blokadę wybrzeża, odcinając tym samym Konfederację od dostaw nowoczesnego uzbrojenia z Europy. Na początku konfliktu obie armie dysponowały podobnym wyposażeniem. Jednak z czasem przewaga w tym zakresie zaczęła być widoczna po stronie Unii. Dysponowała ona zdecydowanie lepiej rozbudowanym zapleczem przemysłowym i technicznym, co umożliwiło wprowadzenie do piechoty na szeroką skalę karabinów gwintowanych, gwarantujących lepszą celność. Kawalerię natomiast wyposażono w broń powtarzalną, czyli wielostrzałową, nie wymagającą ładowania po każdym strzale. Przewaga w sile ognia po stronie Unii zaczęła być coraz bardziej widoczna. Przełomowym momentem wojny był rok 1863, gdy najpierw Lincoln ogłosił dekret o zniesieniu niewolnictwa w Stanach Południowych, a w lipcu 1863 roku Unia powstrzymała ofensywę wojsk Konfederacji w najkrwawszym starciu wojny, czyli bitwie pod Gettysburgiem. Wkrótce potem na czele wojsk północy stanął generał Ulysses Grant,
który zasłynął wcześniej sukcesami w walkach z Konfederacją nad rzeką Mississippi. Dzięki zastosowaniu taktyki spalonej ziemi, czyli bezwzględnemu grabieniu terytoriów, przez które przechodziła armia Unii, doprowadzono do klęski głodu w Konfederacji, co w połączeniu z przewagą militarną północy doprowadziło do kapitulacji południa w 1865 roku. Wojna secesyjna była najkrwawszym konfliktem w dziejach Stanów Zjednoczonych. Szacuje się, że zginęło w niej ponad 620 tysięcy ludzi. Zastosowano w trakcie niej liczne nowinki techniczne, które wpłynęły na zmiany w sztuce wojennej. Wykorzystano w niej na szeroką skalę telegrafy i aparaty fotograficzne. Strategiczną rolę odegrała kolej. Po raz pierwszy użyto okrętów w całości opancerzonych z obrotowymi wieżami artyleryjskimi. Jednym z najważniejszych skutków wojny było zniesienie niewolnictwa. Wolność osobistą odzyskało wtedy około 4 miliona osób. Jednak nie rozwiązało to problemu dyskryminacji, czyli celowego ograniczania praw ludności czarnoskórej. Wojna secesyjna uratowała jedność Stanów Zjednoczonych i pchnęła je na drogę intensywnego rozwoju, dzięki któremu stały się one wkrótce światowym mocarstwem. W połowie XIX wieku Półwysep Apeniński był podzielony na wiele samodzielnych państw. Do największych należało znajdujące się na południu Królestwo Obojga Sycylii oraz znajdujące się na północnym zachodzie Królestwo Sardynii, zwane też Piemontem. Oprócz nich w centralnej części półwyspu znajdowało się kilka mniejszych krajów, w tym państwo kościelne. Istniały wyraźne różnice w rozwoju gospodarczym poszczególnych części Włoch. Najlepiej przemysłowo rozwinięta była północ, najsłabiej rolnicze południe. W całych Włoszech coraz większą popularność zdobywały tendencje zjednoczeniowe. Szczególnie rozpowszechnione były w Królestwie Sardynii, rządzonym przez króla Wiktora Emanuela II. Państwo to stało się jednym z głównych motorów prących do zjednoczenia. Podstawową jednak przeszkodą, którą należało pokonać, była postawa Austrii, która kontrolowała Lombardię i Wenecję. Piemont samodzielnie nie był sobie w stanie poradzić z przewagą militarną Austrii, dlatego za cenę przekazania Sabaudii i Nicei pozyskał wsparcie Francji. Zaniepokojona umacnianiem się Piemontu, Austria wypowiedziała mu wojnę. Po stronie napadniętego staje Francja. W wyniku przegranych bitew pod Magnetą i Solferino, Austria zostaje zmuszona do oddania Piemontowi Lombardii. Sukces w wojnie z Austrią stał się kamieniem, który pociągnął za sobą lawinę wydarzeń w pozostałych częściach Włoch. W 1860 roku szereg powstań targnął państwami w środkowej części półwyspu, w efekcie których obalono tam dotychczasowe rządy i zdecydowano się o przyłączeniu do Piemontu. Fala ta nie objęła państwa kościelnego. W maju 1860 roku w Królestwie Obojga Sycylii wybucha powstanie, które zostało wsparte przez ochotników z Piemontu prowadzonych przez Giuseppe Garibaldiego. Zasilony przez lokalnych ochotników, Garibaldi zdobywa Neapol. Jego wyprawa określona jest mianem wyprawy 1000 czerwonych koszul od koloru umundurowania, jakie nosili ochotnicy. W opanowanym Królestwie Sycylii ogłoszono plebiscyt, w którym większość mieszkańców zagłosowała za przyłączeniem do Piemontu. W 1861 roku Wiktor Emanuel II został królem Zjednoczonego Królestwa Włoch. Poza państwem włoskim pozostała jeszcze Wenecja oraz państwo kościelne z Rzymem. Od Kongresu Wiedeńskiego Austria i Prusy rywalizowały o wpływy i przewodnictwo wśród państw niemieckich. Do tej pory prym w tym zakresie wiodła Austria, która stała na czele Związku Niemieckiego. Jednak dynamiczny rozwój gospodarki Prus, połączony ze wzrostem potęgi militarnej, powoli spychał ją z pozycji dominującej. W 1834 roku z inicjatywy Prus 18 niemieckich państw zawiązało Niemiecki Związek Celny, który doprowadził do zniesienia wewnętrznych barier celnych między krajami. Dzięki temu wymiana gospodarcza między nimi mogła odbywać się bez dodatkowych kosztów, co przyspieszało rozwój uczestników związku. Austria do nowej organizacji nie przystąpiła, co wpłynęło na znaczne osłabienie jej pozycji w Niemczech.
W 1861 roku tron w Prusach objął Wilhelm I, który wkrótce kanclerzem, czyli premierem, mianował Ottona von Bismarcka. Głównym celem obu polityków stało się zjednoczenie Niemiec pod przewodnictwem Prus. Bismarck był zwolennikiem przeprowadzenia tego procesu nie w sposób pokojowy, ale poprzez działania zbrojne. Kolejne jego działania były ukierunkowane na sprowokowanie wojen z kolejnymi państwami, które stały na drodze do zjednoczenia. W 1864 roku Prusy wspólnie z Austrią zaatakowały Danię w celu odebrania jej zamieszkałych częściowo przez ludność niemiecką Szlezwiku i Holsztynu. Wojna zakończyła się klęską Danii i przyłączeniem spornych obszarów do Prus, Szlezwik i Austrii, Holsztyn. W 1866 roku doszło do konfliktu pomiędzy zwycięzcami o zagarnięte terytoria. Wojna faktycznie była konfliktem, który miał rozstrzygnąć rywalizację o prymat nad państwami niemieckimi. Po stronie Prus opowiedziały się również Włochy, które widziały w tym szansę na odebranie Austrii kontrolowanych przez nią jeszcze terytoriów włoskich. W decydującej bitwie, jaka miała miejsce pod Sadową w 1866 roku, Prusy odniosły decydujące zwycięstwo, w efekcie czego Austria wyraziła zgodę na likwidację Związku Niemieckiego, a Włochy odzyskały Wenecję. W 1867 roku utworzono Związek Północno-Niemiecki, na czele którego stanął król Prus. W 1870 roku Bismarck sprowokował poprzez wywołanie skandalu dyplomatycznego wybuch wojny z Francją, w której Prusy wsparły pozostałe państwa niemieckie. Po przegranej przez Francję bitwie pod Sedanem w 1870 roku wojna zakończyła się całkowitą klęską Francji, utratą przez niej Alzacji i Lotaryngii na rzecz Prus. Porażkę Francji wykorzystały również Włochy, które włączyły do swojego terytorium państwo kościelne, ograniczając posiadłości papieża do samego Watykanu. Po zwycięstwie nad Francją do Związku Północno-Niemieckiego przyłączyły się także kraje z południa Niemiec. Proces zjednoczenia Niemiec zakończył się w 1871 roku, gdy w Wersalu proklamowano powstanie Cesarstwa Niemieckiego, czyli II Rzeszy Niemieckiej. Cesarzem został Wilhelm I, a kanclerzem państwa Otton von Bismarck. W 1871 roku symbolicznie zakończeniu uległ także proces zjednoczenia Włoch. Nastąpiło wtedy przeniesienie stolicy Królestwa Włoch do Rzymu. Epoka wielkich odkryć geograficznych rozpoczęła proces tworzenia przez najsilniejsze państwa europejskie kolonii, które były eksploatowane z bogactw naturalnych, a wpływy z nich zasilały metropolie, czyli w tym znaczeniu słowa państwo, do którego dana kolonia należy. Taką politykę określa się mianem kolonializmu. Początkowo proces ten dotyczył szczególnie Ameryki, jednak w XIX wieku rozszerzył się na obszary Afryki i Azji. Proces kolonizacji napędzany był kilkoma różnymi czynnikami. Szczególnie istotnym było poszukiwanie zasobów naturalnych umożliwiających pracę i rozwój przemysłu oraz zdobycie rynków zbytu dla produkowanych przez siebie towarów. Zapewnienie bezpieczeństwa na szlakach handlowych z kolonii do metropolii wymagało tworzenia systemu baz, w których okręty i statki mogły uzupełniać zapasy. Stało się to szczególnie istotne w czasach, gdy coraz powszechniej zaczęto używać do napędu jednostek morskich maszyny parowej. Kolejnymi czynnikami było poszukiwanie taniej siły roboczej oraz przekonanie Europejczyków o ich wyższości cywilizacyjnej, przez co opanowanie ziem prymitywnych wspólnot i państw postrzegano jako misję mającą zagwarantować im rozwój. Od XIX wieku kolonizacja Afryki, która do tego momentu ograniczała się właściwie tylko do wybrzeży, zaczęła sięgać coraz mocniej w głąb kontynentu. Na przestrzeni lat 80. właściwie cała Afryka została podzielona pomiędzy Wielką Brytanię i Francję oraz w mniejszym stopniu Niemcy, Belgię, Włochy i Portugalię. Na całym kontynencie pozostały tylko trzy niepodległe państwa – Maroko, Liberia oraz Abisynia. Proces rozszerzania posiadłości europejskich miał miejsce przede wszystkim dzięki kompaniom handlowym, czyli zrzeszeniom kupców zajmujących się handlem międzynarodowym, które często inspirowały oraz opłacały kolejne wyprawy.
Inaczej sytuacja kształtowała się w Azji. Tam Europejczycy również prowadzili ekspansję, jednak często natrafiali tam na kultury, które już od wieluset lat dysponowały własną tradycją państwowości. Przez to często udawało się zapobiec klasycznemu podbojowi. Chiny, jedna z najstarszych cywilizacji, mimo wspaniałego dorobku w XIX wieku przeżywały kryzys. Słabnąca władza centralna, mimo ogromnego potencjału, nie była w stanie zapewnić państwu odpowiednio silnej pozycji względem Europejczyków. Efektem tego była utrata kontroli nad poszczególnymi miastami czy dzielnicami miast portowych na rzecz przybyszów z Europy. Dodatkowo słabe cesarstwo akceptowało niekorzystne umowy handlowe i nie było w stanie uniknąć wtrącania się państw ościennych we własne sprawy wewnętrzne. Indie od XVII wieku były stopniowo opanowywane przez Brytyjczyków. Ekspansję prowadziła tutaj do 1858 roku Kompania Wschodnioindyjska, kiedy to całość kontrolowanego przez nią obszaru przejął rząd brytyjski. Dzięki ogromnym zyskom czerpanym z tej kolonii, Indie określane były mianem perły w koronie brytyjskiej. W drugiej połowie XIX wieku Wielka Brytania została największym mocarstwem kolonialnym globu. W początkach XX wieku kontrolowała 1/4 terytorium świata. Symbolem tej potęgi stała się królowa Wiktoria. W Azji Południowo-Wschodniej duże obszary udało się opanować Holandii oraz Francji. Pod koniec XIX wieku do rywalizacji kolonialnej próbowały się włączyć Niemcy, Stany Zjednoczone oraz Włochy. Jednak w tym momencie zasadnicza część tortu była już podzielona. Fakt tak późnego dołączenia się tych krajów do kolonialnego wyścigu i niewielkie ostatecznie w nim zdobycze stały się źródłem poważnych napięć i jednym z powodów wybuchu I wojny światowej. Jednym z państw, które oparło się kolonizacji, była Japonia. Ten wyspiarski kraj do połowy XIX wieku pozostawał właściwie w całkowitej izolacji, nie wpuszczając na swoje terytorium Europejczyków. Jednak od lat 60. XIX wieku wkroczył na drogę głębokich reform, w trakcie jednego pokolenia dokonując gigantycznej transformacji i skoku technologicznego, dzięki któremu na początku XX wieku stał się jednym z najpotężniejszych mocarstw na świecie. Jako pozytywne skutki kolonializmu wymienić należy rozwój infrastruktury kolonii, porty, kopalnie, drogi, wprowadzenie europejskiego systemu kształcenia i nowoczesnej administracji, dostęp mieszkańców kolonii do osiągnięć cywilizacyjnych oraz umożliwienie części mieszkańców wyjazd do metropolii, na przykład w celach edukacyjnych. Jako negatywne skutki kolonializmu wymienić należy rabunkową eksploatację kontrolowanych obszarów, eksterminację całych grup sprzeciwiających się kolonizacji oraz zanik tradycyjnych kultur i wierzeń. Polityka mocarstw kolonialnych prowadziła do szeregu napięć i buntów wewnątrz kolonii. Do największych należało powstanie Sipajów w Indiach, czyli indyjskich żołnierzy na brytyjskiej służbie, które w konsekwencji doprowadziło do zniknięcia Kompanii Wschodnioindyjskiej. W Afryce najgroźniejszym okazało się być antyegipskie powstanie zorganizowane w Sudanie przez Mahdiego. Rosnący popyt na chińskie towary luksusowe doprowadził do powstania niekorzystnego bilansu handlowego w wymianie z Chinami, a w związku z tym do odpływu kapitału z Wielkiej Brytanii. By ten trend odwrócić, Brytyjczycy zaczęli sprowadzać do Chin duże ilości narkotyku opium, którego pojawienie się i spożycie zaczęło stanowić z jednej strony problem dla chińskiego społeczeństwa, a z drugiej zaczęło powodować odpływ kapitału z Chin. Te dwa trendy, za którymi stała dodatkowo obawa przed wzrostem wpływów europejskich w Chinach, doprowadziły do wybuchu wojen opiumowych, w których Chińczycy ponieśli sromotną klęskę, a sam kraj został podzielony przez Europejczyków na strefy wpływów. Kolejną próbą wyzwolenia się Chińczyków było powstanie Bokserów. Nazwa powstańców pochodzi od tajnego stowarzyszenia, którego symbolem była zaciśnięta pięść. Zryw został szybko stłumiony, a same Chiny stały się właściwie europejską półkolonią. Rewolucja przemysłowa, która rozpoczęła się w Europie w drugiej połowie XVIII wieku, zmieniła ówczesne stosunki społeczne. Społeczeństwa stanowe zaczęły przekształcać się w społeczeństwa industrialne, czyli przemysłowe.
Szlachta i arystokracja zaczynały tracić na znaczeniu i wpływach, a coraz większą rolę zaczęła odgrywać burżuazja, czyli przedsiębiorcy, oraz inteligencja, czyli ludzie żyjący z pracy umysłowej. Wraz z rozwojem przemysłu rosła również liczba robotników, których rola społeczna zaczynała być coraz większa. W drugiej połowie XIX wieku w Europie stopniowo zaczęła postępować demokratyzacja życia politycznego. Polegała ona na coraz szerszym wprowadzeniu trójpodziału władzy, polegającym na podziale władzy na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą oraz sprawowaniu tej władzy przez niezależne od siebie instytucje. Demokratyzacja dotyczyła również coraz szerszego udziału społeczeństwa w życiu publicznym oraz ograniczeniu roli monarchów kosztem parlamentu. Dominującym rodzajem systemu sprawowania władzy pozostawała monarchia. Przy czym o ile w Rosji nadal funkcjonowała monarchia absolutna, to w Europie Zachodniej zaczęły dominować monarchie parlamentarne. Najbardziej typowym przykładem jest tutaj Wielka Brytania. W państwach tych systematycznie poszerzano liczbę osób mających prawa wyborcze. W części państw funkcjonował system republikański, gdzie najbardziej typowym przykładem była Francja, która od abdykacji Napoleona III jest republiką. Na jej czele stoi prezydent, wybierany na 7-letnią kadencję. Parlament wybierany był w wyborach powszechnych, jednak ta powszechność ograniczona była tylko do mężczyzn. Od drugiej połowy XIX wieku nieustannie rośnie rola robotników. Walczą oni o swoje prawa pracownicze, dotyczące warunków pracy, opieki zdrowotnej, czasu pracy czy emerytury. Robotnicy nie stanowili jednolitej grupy pod względem poglądów. Zdecydowana większość z nich była zwolennikami socjaldemokracji, czyli ruchu postulującego wywalczenie praw dla robotników legalnymi metodami przy pomocy swoich przedstawicieli w parlamencie. Część robotników popierała bardziej radykalne koncepcje. Komunizm, stworzony przez Karola Marksa i Fryderyka Engelsa, nawoływał do zbrojnej rewolucji, która miała obalić kapitalizm i stworzyć ponadnarodowe państwo robotników. W 1864 roku w Londynie powstało Międzynarodowe Stowarzyszenie Robotników, czyli Międzynarodówka, która miała być organizacją łączącą robotników z różnych krajów. Najbardziej radykalne poglądy prezentowali anarchiści, którzy dążyli do całkowitej likwidacji państwa jako instytucji. Społeczeństwo miało funkcjonować jako dobrowolne wspólnoty złożone z wolnych jednostek. Z biegiem czasu w wielu państwach powstały partie polityczne reprezentujące robotników. Pod koniec XIX wieku powstał kolejny ruch społeczno-polityczny o nazwie chrześcijańska demokracja, nazywany w skrócie Hadecją. Jego podstawą była społeczna nauka Kościoła katolickiego, którą zapoczątkowała encyklika, czyli pismo papieża skierowane do wiernych, pod tytułem Rerum Novarum, ogłoszona w 1891 roku przez papieża Leona XIII. Podkreślała ona konieczność poszanowania godności człowieka i poprawy warunków pracy. Krytykowała liberalizm, socjalizm i komunizm. W XIX wieku rozwinął się również nowoczesny nacjonalizm. Jego zdaniem dobro narodu jest najważniejsze i powinny być mu podporządkowane interesy jednostek oraz grup społecznych. Z czasem nacjonalizm wyewoluował w bardziej radykalny szowinizm, którego przedstawiciele dzielili narody na gorsze i lepsze. Silniejszym narodom przyznawano prawa, a słabszym je odbierano. Pojawienie się i rozwój nacjonalizmów spowodował pogłębienie niechęci do mniejszości narodowych. W odpowiedzi zaczął kształtować się żydowski nacjonalizm nazywany syjonizmem. Jednym z jego założeń była budowa państwa żydowskiego w Palestynie. Rosnący dostęp do edukacji oraz dziejące się na przestrzeni XIX wieku przemiany społeczne spowodowały wzrost świadomości kobiet oraz walkę o równouprawnienie kobiet i uniezależnienie ich od mężczyzn. Uczestniczki tego ruchu nazywano emancypantkami. Dążyły one do dostępu do wyższego wykształcenia, zmian w prawie rodzinnym, równouprawnienia ekonomicznego. Kobiety dążyły również do uzyskania praw politycznych. O te prawa walczyły sufrażystki. Proces równouprawnienia kobiet zakończył się na początku XX wieku. Druga połowa XIX wieku to gwałtowny postęp naukowy i techniczny.
Szczególnie głośno było o teorii ewolucji ogłoszonej w 1859 roku. Zakładała ona, że człowiek jako gatunek ewoluował w czasie i pochodzi od małpy człekokształtnej. Ta teoria oczywiście spotkała się z gwałtowną krytyką ze strony konserwatywnej części naukowców oraz Kościoła, gdyż była sprzeczna z nauką Biblii. Oprócz teorii ewolucji na uwagę zasługuje dokonany przez Ludwika Pastera w 1863 roku wynalazek pasteryzacji, czyli metody umożliwiającej przechowywanie żywności dzięki zastosowaniu wysokiej temperatury, a także wynalezienie przez niego szczepionek przeciw wściekliźnie i cholerze. Również warto zwrócić uwagę na opracowanie przez Dymitra Mendelejewa w 1869 roku tablicy okresowej pierwiastków, wynalezienie w 1895 roku przez Wilhelma Röntgena promieniowania X umożliwiającego wykonywanie zdjęć wnętrza organizmu, a w końcu odkrycie w 1898 roku promieniotwórczych pierwiastków polon i rad przez Marię Skłodowską-Curie oraz Piotra Curie. Dużą rolę w poprawie stanu zdrowia ówczesnego społeczeństwa miało zwrócenie większej uwagi na higienę, dzięki czemu popularniejsze stało się mycie oraz sprzątanie. Do miast zaczęła wracać niewidziana często od czasów rzymskich kanalizacja czy wodociągi. W bogatszych domach zaczęły się pojawiać łazienki. Dynamiczne zmiany następowały w dziedzinie transportu. Pierwszym przełomem było zastosowanie maszyny parowej do napędu statków i okrętów. Kolejnym opracowanie pierwszego silnika spalinowego, czego dokonali niezależnie od siebie Karl Benz oraz Gottlieb Daimler. Doprowadziło to do opracowania w 1885 roku przez Karla Benza pierwszego trzykołowego pojazdu napędzanego silnikiem spalinowym. W kolejnych latach doszło do opracowania przez Rudolfa Diesla silnika wysokoprężnego. Pojawiające się nowe środki napędu oraz rozrost miast doprowadziły do pojawienia się komunikacji publicznej. Istniejące tramwaje konne zaczęły być wypierane przez tramwaje elektryczne. W latach 60. XIX wieku zbudowano w Londynie pierwszą linię metra, a od końca XIX wieku na ulicach miast pojawiły się pierwsze autobusy. Jednak prawdziwego przełomu dokonano w zakresie opanowania przestrzeni powietrznej. Pierwsze balony zaczęły wznosić się w powietrze pod koniec XVIII wieku, jednak w 1900 roku Ferdynand Zeppelin wykonał pierwszy lot sterowcem, którego konstrukcja była szkieletowa. W 1903 roku w powietrze do dziewiczego lotu wzniósł się pierwszy samolot opracowany przez braci Orwilla i Wilbera Wrightów. Dużym zmianom w połowie XIX wieku uległa sztuka. Zmiany szły w kierunku odrzucenia realizmu i klasycznych reguł malarskich, a skoncentrowania się na formie i odczuciach wywoływanych przez dzieło. Było to spowodowane upowszechnieniem się fotografii, która dokumentowała różne aspekty życia w sposób niezwykle realistyczny, stąd malarstwo mogło ruszać w formy bardziej abstrakcyjne. Kolejno pojawiały się nurty artystyczne takie jak impresjonizm, symbolizm, secesja, kubizm, futuryzm i ekspresjonizm. Fotografia z biegiem czasu również zaczęła pretendować do roli jednej ze sztuk. W literaturze zaczął dominować pozytywizm, który koncentrował się na ukazaniu naukowej prawdy o świecie. Rozwinął się nurt realizmu, starający się jak najdokładniej odzwierciedlić detale życia codziennego, oraz naturalizm, który do realizmu dodał koncentrację na losie i życiu najuboższych. Najwybitniejszymi twórcami tego okresu był Emil Zola oraz Charles Dickens. W muzyce przez większość wieku dominował romantyzm, próbujący jak najwierniej oddać emocje i uczucia. Do najwybitniejszych twórców należeli Fryderyk Chopin, Franciszek Schubert, Franciszek Liszt czy Niccolò Paganini. Jednak pod koniec XIX wieku, równolegle z prądem malarskim, pojawił się impresjonizm. Próbował on skoncentrować się na barwie i różnorodności dźwięków, mniejszą wagę przywiązując do melodii. Najsławniejszym muzycznym impresjonistą był Claude Debussy. Pojawienie się nowych osiągnięć w dziedzinie komunikacji, radio i przemysłowe techniki druku, które wkrótce stały się przystępne cenowo, a więc dostępne dla szerszych mas społecznych, spowodowało, że z osiągnięć kultury zaczyna korzystać coraz większa liczba osób. Powiększenie się kręgu odbiorców o szerokie rzesze słabo wykształconych robotników musiało doprowadzić do uproszczenia przekazywanych treści. W ten sposób powstała kultura masowa. Do jej szybkiego upowszechnienia się przyczyniło się przede wszystkim kino.
W 1895 roku bracia August i Louis Lumière zorganizowali pierwszy publiczny pokaz filmowy, na którym zaprezentowano produkcję pod tytułem Wyjście robotników z fabryki. To był przełom. Kino zaczęło się błyskawicznie rozwijać, a szczególną popularnością cieszyło się wśród warstw niższych. Pierwsze filmy pozbawione były dźwięku. Zapewniali go grający na żywo muzycy.